Witajcie serdecznie, kochani, na kolejnych poczytajkach. Pozwólcie jeszcze przez chwilkę ustawić mi kamerę, dlatego że dzisiaj jest wyjątkowo niefortunna pogoda. Czasem świeci słońce, czasem pada deszcz i bardzo trudno ustawić światło. Poczekajcie momencik. Już do Was wracam. Sprawdzę jeszcze inną możliwość naświetlania. O, myślę, że tak będzie zdecydowanie lepiej. O, teraz powinniście mnie lepiej widzieć. Wszystko zależy od tego, jak słońce pada przez dwa dosyć duże okna, które mam tutaj w pracowni. Jednak niestety pogoda dzisiaj się dosyć mocno psoci, dlatego muszę użyć jeszcze oświetlenia zewnętrznego. Mam nadzieję, że teraz już nic nam nie przeszkodzi i będziemy mogli sobie dzisiaj poczytać. Tak jak pewnie pamiętacie, w zeszłym tygodniu skończyliśmy czytać drugą opowieść o Sindbadzie żeglarzu, a także drugą część przygód Konika Garbuska. Dzisiaj oczywiście będziemy kontynuować historię właśnie z tych dwóch książek. Opowieści o Sindbadzie żeglarzu czytamy z książki Najpiękniejsze baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy. Natomiast Konik Garbusek, wiem, że widzicie tą okładkę w odwróconej wersji, dlatego że nagrywam tak, żebym mogła odpowiadać również na Wasze pojawienie się tutaj na wizji. Konik Garbusek to jest książka napisana przez pana Piotra Jerszowa. Ja korzystam z książki z ilustracjami Marcina Szancera, która została wydana przez wydawnictwo Książka i Wiedza w 1988 roku. To co, kochani? Jesteście gotowi na to, żeby posłuchać, co tym razem wydarzyło się naszym bohaterom? Mam nadzieję, że tak. Usiądźcie sobie albo połóżcie się wygodnie i zapraszam Was do posłuchania i poprzeżywania przygód z naszymi bohaterami. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed Wami poczytajka. Sindbad żeglarz. Podróż trzecia. Ja, Sindbad żeglarz, porzuciłem wygodne życie w Bagdadzie. Pożegnałem się z rodziną i przyjaciółmi i wsiadłem na statek, który wypływał w rejs do dalekich krajów. Płynęliśmy z wyspy na wyspę, z miasta do miasta i sprzedawaliśmy lub wymienialiśmy nasze towary. Allah czuwa nade mną podczas tej wyprawy, myślałem. Tym razem nie wystraszą mnie ani nie zaatakują straszliwe potwory. Jakże jednak się myliłem. Gdy znajdowaliśmy się na pełnym morzu, nadszedł gwałtowny sztorm. Przez wiele dni i nocy statek nasz, niczym łupinka orzecha, podskakiwał na ogromnych falach. Wicher gnał nas przed siebie, a wokół nie było widać ani lądu, ani wyspy. Nim wreszcie sztorm ustał, zaszliśmy na tyle z naszego kursu, że nikt łącznie z kapitanem nie wiedział, gdzie się znajdujemy. Witajcie, Kingo i Justyno. Cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. Gdzie jesteśmy? Jacy więc byliśmy szczęśliwi, gdy pewnego ranka ujrzeliśmy na horyzoncie wyspę. Wkrótce dopłynęliśmy do niej. Wkrótce dopłynęliśmy do niej. Rzuciliśmy kotwicę w zacisznej zatoczce.
Gdzie jesteśmy? Zapytałem. Nikt mi nie odpowiedział. W tym momencie ujrzałem wyglądające spośród przybrzeżnych zarośli niezwykłe twarze. Dojrzał je również kapitan. Allah niech będzie miłosierny, zawołał. Słyszałem już o tym miejscu. To wyspa małp! Ledwie wypowiedział te słowa, setki małpoludów wyskoczyły zza krzaków, rzuciły się do wody i w okamgnieniu otoczyły i zajęły nasz statek. Obrona była bezcelowa. Małp było zbyt wiele. Małpoludy pomrukiwały, chrząkały i nie byliśmy w stanie pojąć ich mowy. Zrozumieliśmy jedno, że mamy niezwłocznie opuścić statek. Skakaliśmy za burtę, ratując swoje życie. Dopłynęliśmy do brzegu, a tymczasem małpoludy wciągnęły kotwice i postawiły żagle. Nasz statek odpłynął wraz z całym dobytkiem. Sindbadzie! Zacząłem w duchu lamentować. Jakie niebezpieczeństwa czekają na ciebie tym razem? Statek zniknął na horyzoncie, a my znajdowaliśmy się u stóp Małpich Gór, czyli w miejscu, do którego nie zawinąłby dobrowolnie żaden żeglarz. Mamy tu spędzić resztę życia? Nie pozostawało nam nic innego, jak rozejrzeć się po przerażającej wyspie. Ciągle jeszcze przerażeni napadem małpoludów na nasz statek, szliśmy razem, jeden obok drugiego, obawiając się w każdej chwili nowego ataku. Nigdzie jednak nie było widać tych odrażających stworów. Nagle natknęliśmy się na ogromny mur, stojący nam na drodze. Składał się z olbrzymich kamieni, ułożonych jeden na drugim, i wydawał się sięgać niebios. Z pewnością nie starczyłoby nam tygodnia, aby pokonać tę przeszkodę. Czyim dziełem mogła być ta niezwykła budowla? Wkrótce mieliśmy poznać odpowiedź na to pytanie. Przez pewien czas wędrowaliśmy wzdłuż muru, aż dotarliśmy do niezwykłych rozmiarów bramy. Była otwarta, a w pobliżu nie było widać żywej duszy. Przekroczyliśmy ją. Widok, który zobaczyliśmy z drugiej strony, był tajemniczy, ponury i budzący strach. Długa, kręta ścieżka prowadziła do odległego, mrocznego zamczyska na wzgórzu. Zamek był tak ogromny, że jego wieże wystawały ponad chmury. Zastanawialiśmy się, co uczynić, gdy nagle ziemia pod naszymi stopami zadrżała. To były kroki jakiegoś kolosa. Cóż jednak za potwór mógł wywoływać takie wstrząsy i łoskot? Nagle, wysoko ponad konarami drzew, ujrzeliśmy niezwykłych rozmiarów głowę. Struchleliśmy ze strachu na sam jej widok. Po środku czoła jarzyło się pojedyncze, ogromne oko, a w wielkich jak wrota stodoły ustach lśniły potężne kły. Głowa ta znajdowała się na równie ogromnym cielsku, o nogach grubych niczym dębowe pnie i ramionach niczym najgrubsze konary. Wrrrr, warknął olbrzym na nasz widok. Z przerażenia staliśmy niczym wrośnięci w ziemię. Szybkim ruchem pochwycił nas i ścisnął pomiędzy palcami wielkiej dłoni. Dostrzegliśmy jeszcze, że potwór skierował się w stronę zamku. Nam droga ta zajęłaby pół dnia. Olbrzym jednak pokonał ją w kilka kroków. Usłyszeliśmy, jak zamknął potężne drzwi, a potem otworzył dłoń i spadliśmy na twardą posadzkę. Znajdowaliśmy się
na zamkowym podwórcu. Brama była zamknięta. Nie mieliśmy możliwości ucieczki. Olbrzym przyglądał nam się swym obrzydliwym okiem. Allahu, ratuj mnie! Wrzasnąłem, gdy jego spojrzenie padło na mnie. Wielka ręka zbliżała się do mnie i potwór ujął mnie w dwa palce i podniósł na niebotyczną wysokość. Obracał mną w swojej ogromnej dłoni niczym monetą, a jarzące się oko przyglądało mi się z ciekawością. Potwór zastanawiał się, czy nadaje się do zjedzenia? Na szczęście szybko stracił zainteresowanie moim wychudzonym ciałem i postawił mnie na ziemi. Wybrał następnego z moich towarzyszy. Nieszczęśnik był większej postury i przypadł do gustu olbrzymowi. W jednej chwili kłapnęły zęby i potwór połknął biedaka. Posiłek widocznie zadowolił ludożercę, gdyż zuł o ogromne buciory położył się i zasnął zadowolony. Od jego chrapania aż trzęsły się mury potężnego zamczyska. W tym momencie gorzko żałowałem, że opuściłem moje rodzinne miasto. Teraz życie moje zakończy się w żołądku ludożercy. Byłem pewny, że stanę się jego następnym posiłkiem. W duchu ślubowałem, że już nigdy nie wypłynę w morze, jeśli Allah wyzwoli mnie z tego okropnego położenia. Lecz w jakiś sposób miałbym uciec stąd, choć jeden z nas? Pełen rozpaczy rozejrzałem się wokół. Moje spojrzenie padło na wielkie buciory olbrzyma i wpadłem na pomysł. Czy Sindbad żeglarz potrafi przechytrzyć olbrzyma? Zastanawiałem się głośno. Skinąłem na moich towarzyszy. By zbliżyli się i szeptem wyjaśniłem im mój plan. Zgodzili się, że jest to dla nas jedyna nadzieja. Chodźcie więc, rzekłem. Zabierzmy się do roboty. Chwyciliśmy za sznurowadło i zaczęliśmy ciągnąć. But był niezwykle ciężki, ale w końcu udało się nam przeciągnąć go w pobliże zamkowej bramy. Ustawiliśmy go tam, gdzie sądziłem, że spełni swoje zadanie. Poleciłem pozostałym, by ukryli się, podczas gdy ja stanąłem u bramy. Zacząłem tupać i wrzeszczeć w niebogłosy. Czyniłem tak potężny hałas, że wkrótce ludożerca obudził się. Olbrzym dojrzał mnie natychmiast. Mruknął ze złością i jeszcze zaspany podniósł się z legowiska. Ze strachu drżały mi kolana, gdy tak zbliżał się do mnie. Jak dotąd mój plan działał, jednak teraz zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Czy zauważy But? Zastanawiałem się z przerażeniem. Był to wprawdzie potężnych rozmiarów kamasz, jednak być może olbrzym będzie tak rozwścieczony nagłym przebudzeniem, że dojrzy jedynie mnie, Sindbada. Ludożerca potknął się o stojący u bramy But i upadł. Uskoczyłem na bok w ostatniej chwili, gdy uderzał głową o wielkie wrota. Stało się tak, jak sobie tego życzyłem. Brama otworzyła się na skutek uderzenia, a olbrzym stracił przytomność. Biegliśmy ile sił w nogach ścieżką prowadzącą do lasu. Gdy odważyliśmy się wreszcie obejrzeć, potwór dochodził już do siebie i usiłował podnieść się na nogi. – Szybko! – krzyknąłem do mych towarzyszy. – Musimy zbudować tratwę i uciec z tej straszliwej wyspy. Gdy dobiegliśmy do lasu, zaczęliśmy w panice gromadzić pnie i witki, z których poskręcaliśmy liny. Powiązaliśmy drewniane bale i wkrótce mieliśmy już zupełnie przyzwoitą tratwę. Ledwo skończyliśmy pracę, usłyszeliśmy wrzask olbrzyma i poczuliśmy drżenie ziemi pod ciężarem jego kroków. Witamy również trzeciego obserwatora. Nie wiem, jak masz na imię, ale bardzo mi miło, że jesteś z nami. Ledwo skończyliśmy pracę, usłyszeliśmy wrzask olbrzyma i poczuliśmy drżenie ziemi pod ciężarem jego kroków.
Wciągnęliśmy tratwę do wody i wdrapaliśmy się na nią pospiesznie. W tym momencie olbrzym dotarł do brzegu. Tym razem nie był sam, lecz z drugą istotą, równie wielką i potężną jak on. Wiosłowaliśmy do utraty tchu. Już sądziłem, że jesteśmy bezpieczni, gdy olbrzymy zaczęły miotać za nami kamienie zebrane ze skalistego brzegu. Trafiały one kolejno moich towarzyszy, spadli z tratwy i natychmiast porwały ich morskie fale. Wiosłowałem bez przerwy, czekając chwili, gdy i ja zostanę strącony do wody. Jednak chwała niechaj będzie Allahowi. Udało mi się odpłynąć na tyle daleko, że nawet olbrzymy nie były w stanie mi zagrozić. Byłem szczęśliwy, gdy ujrzałem, jak olbrzymy nareszcie odchodzą do lasu. Jednak niebezpieczeństwo nie minęło. Płynąłem w głąb morza. Witaj, Stefania. Cieszę się, że jesteś z nami. Byłem całkiem samotny na środku oceanu. Wszyscy moi towarzysze utonęli. W jaki sposób miałem się uratować? Byłem zrozpaczony i wyczerpany. Wkrótce zasnąłem na tratwie. Nie wiem, jak długo spałem, ale gdy obudziło mnie szarpnięcie, które o mało nie strąciło mnie do morza, Allah niech będzie błogosławiony! Zawołałem, nie dowierzając zaspanym oczom. Uderzyłem o burtę statku. Jeden z marynarzy rzucił mi linę, którą chwyciłem z wdzięcznością i wspiąłem się na pokład. Była to najcudowniejsza chwila mojej trzeciej wyprawy. Gdy ujrzałem kapitana, poznałem go natychmiast. Kapitanie, nie poznajesz mnie? Zawołałem. To ja, Sindbad, żeglarz! Kapitan przyglądał mi się z niedowierzaniem. Sindbad? Powiedział. Znałem kiedyś Sindbada, ale ten z pewnością nie żyje. Zakotwiczyliśmy u wyspy ptaka Rucha, a Sindbad nie powrócił na pokład. Sądziliśmy, że Ruch porwał go i zabił. Szukaliśmy go na wyspie, lecz nie znaleźliśmy po nim ani śladu. Wasze przypuszczenia były słuszne, uśmiechnąłem się. Ruch istotnie porwał Sindbada, jednak ten przeżył przygodę. Opowiedziałem kapitanowi, co mi się przydarzyło. W końcu uwierzył, że naprawdę jestem tym Sindbadem, którego pozostawił na wyspie ptaka Rucha. Chwała niechaj będzie Allahowi, zawołał. Nigdy nie spotkałem człowieka szczęśliwszego od ciebie. W taki sposób skończyła się moja trzecia podróż. Moje towary ciągle jeszcze znajdowały się na pokładzie. W drodze powrotnej sprzedałem je, uzyskując dobre ceny. Gdy dopłynęliśmy do Bagdadu, byłem bogatym człowiekiem. Moja rodzina dawno już straciła nadzieję ujrzenia mnie żywego, więc radowała się z mojego powrotu. I znów prowadziłem żywot człowieka bogatego i poprzysiągałem nigdy więcej nie wyruszać w morze. Miałem dosyć wysp, które okazywały się rybami, ptaków, które nosiły mnie przez przestworza i ludożernych olbrzymów, które usiłowały zjeść mnie na obiad. Przysięgam na wszechmogącego Allaha, który sprawił, że powróciłem żyw z wszystkich podróży, że nigdy już nie wypłynę w morze. Zaklinałem się. I tak, kochani, skończyła się trzecia podróż Sindbada żeglarza. Zapewne mógłby mieć ich jeszcze więcej, ale zdaje się, że te trzy mu w zupełności wystarczyły. Ale może wy, słuchając tych opowieści, mielibyście pomysł na to, jakie przygody jeszcze mógł przeżyć nasz bohater Sindbad żeglarz. Jeżeli macie na to jakieś swoje pomysły, to zapraszam, żebyście się podzielili nie tylko ze mną, ale także z innymi słuchaczami. Jeżeli słuchają nas najmłodsi,
to mam taką propozycję, żebyście narysowali jeszcze, jakie przygody mogły spotkać Sindbada żeglarza. Tych nieco starszych zapraszam do tego, żeby napisali chociażby w dwóch zdaniach, jaka przygoda mogła się także Sindbadowi przydarzyć. Być może ktoś kiedyś skorzysta z tych przygód i zaprosi Sindbada żeglarza w dalszą podróż. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podróże morskie. A teraz przenosimy się do dawnej Rosji, gdzie wracamy do spotkania z Wanią i jego przyjacielem i wybawcą z wielu tarapatów, czyli konikiem Garbuskiem. Dzisiaj trzecia, ostatnia część przygód napisanych przez Piotra Jerszowa o tytule Konik Garbusek. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Część trzecia. Długo kopał makar pola i ogrody, a teraz sprawuje urząd wojewody. Pozwólcie, że jeszcze troszkę zmienię pozycję kamery, bo teraz akurat słońce zaczęło dosyć mocno świecić, ale widzę też, że są problemy i nie do końca widać moją twarz. A może ci, którzy mnie oglądają, napiszą, czy dobrze mnie widać. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, bo mikrofon jest całkiem w porządku. Natomiast nie wiem, jak mnie widać. Dobrze, kochani. Ja się zabieram za czytanie, a jeżeli mogłabym coś jeszcze poprawić, to dajcie mi znać w komentarzu. Jedzie Wania bez wytchnienia, szukać w głębi wśród wód pierścienia. Konik pędzi lasem, borem jak wiatr. Wreszcie nad wieczorem 100 000 mil przebyli, nie marnując ani chwili. Brzeg już blisko, fala pluska, Wania słucha rad Garbuska. No, Waniusza mój kochany, dojeżdżamy do polany, jeszcze 3 minutki biegu i znajdziemy się na brzegu. Stamtąd uda ci się chyba dostrzec cud dziw wieloryba. On to, cierpiąc niebywale, przez lat 10 nie wie wcale, jak uzyskać przebaczenie i dlatego, mam wrażenie, zacznie prosić, byś w tej sprawie na dwór słońca się wyprawił. Słowa moje miej w pamięci. Zgódź się, choćbyś nie miał chęci. Przejechali przez polany i już są nad oceanem. Wania oczom swym nie wierzy, patrzy, dziw wieloryb leży. Boki w bruzdy ma poryte, często koły w żebra wbite, cały ogon bur pokrywa, a na plecach wieś prawdziwa. Chłop na wardze orze pole, pod wąsami w gęstym borze młodzież wiejska na polanie urządziła grzybobranie. Konik mknie po wielorybie, wprost z ogona na grzbiet wybiegł, cud wieloryb dziw nie lada. Do przyjezdnych tak powiada. Życzę szczęścia, mili bracia. Skąd i dokąd podążacie? My, posłowie cud dziewczyny, cwałujemy w odwiedzimy, mówi konik. Wprost do słońca. Droga czeka nas nużąca do pałacu złotych bram. Czy nie moglibyście tam spytać słonka ponad ziemią, kiedy ulży mym cierpieniom? Czy za jakieś cierpie winy, czy też całkiem bez przyczyny? Na to Wania. Bywaj zdrów, nie zapomnę twoich słów. Pomóż, bracie, pomóż, miły, cierpieć dłużej nie mam siły. 10 lat już tak się męczę, kiedyś za to się odwdzięczę. Dziw wieloryb błaga Wanie i westchnieniem kończy zdanie. Na to Wania. Bywaj zdrów, nie zapomnę twoich słów. Tu Garbusek w pełnym biegu znowu znalazł się na brzegu, tylko w drodze pod nogami pył zakłębił się chmurami.
mknął daleko czy też blisko, gdzieś wysoko czy też nisko, kogo w drodze spotykali. Nie wiem, jak tam było dalej. W bajce treść się szybko zmienia, wolniej biegną wydarzenia. Tylko kiedyś usłyszałem, że garbusek dobiegł cwałem tam, jak z różnych słów wynika, gdzie się niebo z ziemią styka, gdzie wieśniaczki w dziwnym kraju len na niebie układają. Tu się Wania ziemi skłonił i już niebawem pomknął konik. Dziwne rzeczy, kraj nasz piękny, nikt nie przeczy, do konika mówi Wania. I obłoczki z drogi zgania, lecz stanowczo przyznać trzeba, że daleko mu do nieba. Bo cóż, ziemia nasza marna, jest najczęściej brudna, czarna, a tu błękit z prawa, z lewa. Przecudowny blask rozsiewa. Spójrz, garbusku, tam na wschodzie piękny widok, wprost nad podziw. Czy to zorza mnie zachwyca? Czy też pałac, czy stolica? Mów, jakiego jesteś zdania? Z ciekawością spytał Wania. To jest pałac cud dziewczyny. Tam jedziemy w odwiedziny, krzyknął konik w pełnym biegu. Dodam jeszcze ważny szczegół. Słońce w nocy tam przebywa, a w dzień księżyc odpoczywa. Podjeżdżają. Tuż przy bramie, ozdobionej kryształami, stoją rzędy kolumn złotych, zmyślnych kształtów i roboty. Szczyty kolumn gwiazdy wieńczą, a w ogrodach wokół dźwięczą cudne pieśni rajskich ptaków, skrytych w gąszczu srebrnych krzaków. Na dziedziniec konik wpada. Wania zręcznie z niego zsiada, mija progi pałacowe i wygłasza taką mowę. Przyjmij słowa powitania, mój księżycu. To ja, Wania. Zajechałem aż w tę stronę, aby oddać ci pokłony. Na to księżyc rzekł: Waniusza, poświęcenie twe mnie wzrusza. Powiedz, z jakiej to krainy przyjechałeś w odwiedziny? Jak trafiłeś do mych włości? Czy chcesz długo tutaj gościć? Czy coś złego cię spotkało? Siądź i powiedz prawdę całą. Z ziemi ziemskiej przyjechałem. Cały czas pędziłem cwałem nad ogromnych wód głębiną, mówi Wania z dzielną miną. Bez carowej polecenia przywieźć tutaj pozdrowienia i powtórzyć w krótkich słowach to, co rzekła mi carowa. Ruszaj, Wania, i zapytaj, czemu matka ma ukryta w swym pałacu szmaragdowym nie wychyla jasnej głowy? Czemu brat mój wciąż markotny, otulony w chmurze słotnej, gdzieś po niebie się przemyka i nie prześle mi promyka? Chyba tak? Mistrzynią słowa jest niezwykłą ta carowa. Wprost przypomnieć już nie mogę, co zleciła mi na drogę. Czyjeż słowa to wspominasz? Kto tak mówił? Cud dziewczyna, cud dziewczyna. Więc to ona jest przez ciebie uwięziona? Spytał księżyc gromkim głosem. Na to Wania: bardzo proszę o cierpliwość. Wyznam szczerze, jestem dworskim masztalerzem. No a car pewnego dnia kazał właśnie, żebym ja, jeśli cenię własne życie, cud dziewczynę przywiózł skrycie do pałacu jego mości. Księżyc płakać ją z radości. Potem Wanię pocałował i przemówił doń w te słowa. Ach, kochany mój Waniusza, szczerość twa do łez mnie wzrusza. Tak wspaniałe niesiesz wieści, że się w głowie nie pomieści, bo myślałem do tej chwili, żeśmy córkę utracili. I dlatego wiedz, że teraz przez trzy noce z rzędu nieraz twarz swą kryłem w ciemnej chmurze. Słów rozpaczy nie powtórzę. Tak się łzami zalewałem, że nie jadłem i nie spałem. Syn mój również był markotny i ukryty w chmurze słotnej. Zgasił jasne swe promienie, także mrok ogarnął ziemię. Wnet się jednak prawdy dowie, gdy mu wszystko sam opowiem. Dam ci wreszcie dojść do słowa. Mów, czy córka moja zdrowa? Nie wygląda bardzo zdrowo, jak przystało na carową. Cóż, rumieńców nie ma wcale. W pasie cienka nawet.
trzy cale. Chociaż takie mam wrażenie, że po ślubie to się zmieni. Car ją pojąć chce za żonę. Księżyc krzyknął. Wykluczone! 70 lat mu mija i za młódką się uwija. Mam w tej sprawie inne zdanie. Cud dziewczyny nie dostanie. Widzisz? Starzec siwobrody, a zachciało mu się młodej. Lecz łakomstwo rzecz niezdrowa. Wtedy Wania rzekł te słowa. Prośby mej wysłuchasz chyba. Chodzi mi o wieloryba. W oceanie u wybrzeży dziw wieloryb w wodzie leży. Boki w bruzdy ma poryte, często koły w żebra wbite. On to prosił smutnym głosem, bym się zajął jego losem i zapytał w tym pałacu, kto ukorał go i za co. Chciałbym skrócić mu katusze. Księżyc rzekł. Wyjaśnić muszę, za co znosi te cierpienia. Bez boskiego pozwolenia raz wynurzył się z odmętów i 30 zjadł okrętów. Gdy je puści na swobodę, Bóg wybaczy mu. W nagrodę wszystkie rany wnet zaleczy i na starość zabezpieczy. Wania wstał na równe nogi i szykując się do drogi, twarz księżyca ucałował. Wtedy księżyc rzekł w te słowa. No, kochany mój Waniusza, chcesz, jak widzę, drogę ruszać, żeś nas zwolnił od udręki, przyjm serdeczne za to dzięki. Gdy powrócisz w swoje strony, naszej córce złóż pokłony i powiedzieć nie zapomnij. Matka kocha cię ogromnie, przestań płakać, miej nadzieję, że się smutek twój rozwieje, bo nie starzec obrzydliwi, lecz młodzieniec urodziwy do ołtarza cię powiedzie. Powtórz jej to, gdy zajedziesz. Wania nisko się pokłonił. Wybiegł na dwór, gdzie już konik niecierpliwie stukał nogą, dosiadł go i pomknął drogą. Dnia drugiego, tuż nad ranem, Wania jest nad oceanem. Konik prosto z lasu wybiegł i już mknie ku wielorybie. Cud wieloryb, dziw nie lada, do przyjezdnych tak powiada. Co tam słychać, przyjaciele, czyście o mnie zapomnieli? Na to konik krzyknął w pędzie, dobro twoje mam na względzie. Pada do wsi, trzęsie grzywą i mieszkańców wszystkich wzywa. Hej, słuchajcie mnie, włościanie, prawosławni chrześcijanie. Kto z was chce uniknąć zguby, komu własny żywot luby, niech na brzeg się szybko uda, bo tu zaczną dziać się cuda. Wkrótce może tak się wzburzy, że wieloryb się zanurzy. Zanim skończył opowiadać, tłum zawołał chórem. Biada! Po czym wszyscy w jednej chwili do swych domostw pospieszyli, by dobytek swój ratować. Zanim przyszła dnia połowa, na furmankach jak najdalej od wieloryba odjechali. Wtedy właśnie dzielny konik, pędząc kłusem po ogonie na szczyt wielkiej płetwy wybiegł i zawołał: wielorybie! Znosisz męki i cierpienia za to, żeś bez pozwolenia raz wynurzył się z odmętów i 30 zjadł okrętów. Gdy je puścisz na swobodę, Bóg wybaczy ci. W nagrodę wszystkie rany twe zaleczy i na starość zabezpieczy. Konik umilkł, zagryzł uzdę, potem wbił kopyta w bruzdę i nim Wania mrugnął okiem, wpadł na ziemię jednym skokiem. Dziw wieloryb zadrżał cały. Fale wokół zaszumiały i ze szczęk na wód odmęty wynurzyły się okręty. Płynąc z rzędem, pod żaglami z wesołymi wioślarzami. Kiedy wreszcie znikły w dali, ucichł gniewny pomruk fali. Dziw wieloryb uwolniony tak wywijać ją ogonem, że się fale znów skłębiły, po czym krzyknął z całej siły. Mnóstwo skarbów mam tu w wodzie. W jaki sposób was nagrodzić? Chcecie muszli kolorowych, może rybek bursztynowych, albo pereł dla odmiany? Dla was wszystko z wód dostanę. Swym bogactwem budzisz podziw, lecz o inną rzecz nam chodzi. Jednak z niczym powracamy. Tylko jazgarz byłby w stanie spełnić trudne to zadanie. On to,
Królu, chciej nam wierzyć, wie, gdzie złoty pierścień leży. Lecz największa z tym mitręga, że gdzieś zginął ten włóczęga. Na to gniewnie rzekł wieloryb, który milczał do tej pory. Jedno tylko mam żądanie, niech przede mną jazgarz stanie. Znów jesiotry w pas się zgięły i do sądu popłynęły. Tam z rozkazu wieloryba sąd ten taki wyrok wydał. Gońcy, płyńcie w mórz odmęty, jazgarz musi być ujęty. Leszcz niezwłocznie po tych słowach ogłoszenie przygotował. Sum zaś, radcą był tym razem, złożył podpis pod rozkazem, a rak czarny w tym momencie zaopatrzył go w pieczęcie. I nim przeszło pół godziny, wyruszyły dwa delfiny. Bez rozkazu wód mocarza przyprowadzić mu jazgarza. Mknie godzina za godziną, a delfiny płyną, płyną. Przeszukały mórz odmęty, głębie jezior, rzek zakręty, mnóstwo cieśnin, wodospadów, a jazgarza ani śladu. Już delfiny wracać miały, kiedy nagle usłyszały krzyk i hałas, obok prawie, w zarośniętym małym stawie, więc zebrały wszystkie siły i na dno się opuściły. Patrzą, a tu w owym czasie jazgarz wiedzie bój z karasiem. Spokój! Diabli by was wzięli, czyście obaj poszaleli. Po cóż cały ten ambaras? Dwa delfiny rzekły naraz. Nikt o rady was nie prosi, więc możecie się wynosić, krzyknął jazgarz. Nie żartuję, a jak nie, to was pokuje. Czekaj, czekaj, ty hulako, ty krzykaczu, zabijako, dobrze znamy twe nawyki. Szukasz ciągle bijatyki, w domu rzadkim jesteś gościem, a tam król się strasznie złości. Oto rozkaz wieloryba. Czytaj. Teraz wrócisz chyba. Tu delfiny z całej siły za dwie płetwy go chwyciły i w powrotną płyną drogę. Jazgarz krzyknął. Ja nie mogę! Sam po pewnym czasie wrócę, tylko skończę bój z karasiem, który wszystkim w drogę włazi, a przedwczoraj mnie obraził i w dodatku w licznym gronie. Także śmiały się o konie. Jazgarz kłócił się z gońcami, lecz po pewnym czasie zamilkł, a delfiny go ujęły i w milczeniu dopłynęły tam, gdzie mieści się siedziba wód monarchy, wieloryba. Gdzieś się włóczył do tej pory? Gniewnym głosem rzekł wieloryb. Szukam ciebie już od rana. Jazgarz upadł na kolana. I przyznając się do winy szepnął. Przebacz raz jedyny. Bóg przebaczyć niech ci raczy, rzekł wieloryb i tłumaczy. Ja daruję ci tym razem, jeśli spełnisz me rozkazy. Momencik. Jak widzicie, znowu światło mi się popsociło. Spróbuję to zmienić. Może teraz będzie troszeczkę lepiej. Myślę, że tak będzie dobrze. Tak więc jazgarz dotarł na dwór króla oceanów wieloryba. Jazgarz upadł na kolana i przyznając się do winy, szepnął – Przebacz raz jedyny! Bóg przebaczyć niech ci raczy, rzekł wieloryb i tłumaczy. Ja daruję ci tym razem, jeśli spełnisz me rozkazy. Jazgarz pisnął. Słowo rybie! Zrobię wszystko, wielorybie. Spryciarz ciebie bez wątpienia. Czyś nie widział gdzieś pierścienia, cud dziewczyny? Proszę wierzyć, że dokładnie wiem, gdzie leży. Więc natychmiast płyń przez fale i postaraj się go znaleźć. Tu się jazgarz nisko skłonił, po czym zniknął w morskiej toni. W drodze stado płotek spłoszył, kilku szprotką rozbił nosy i wesoły z dumną miną do znajomych miejsc popłynął. Tam w największej wód głębinie znalazł na dnie małą skrzynię. O niezwykle wielkiej wadze, westchnął cicho. Nie poradzę. Więc ławicę zwołam śledzi. Niech się razem ze mną biedzi. Śledzie prędko się zjawiły, ciągnąc skrzynię z całej siły, jeły krzyczeć resztką tchu.
Lecz choć długo trwały krzyki, marne były ich wyniki. Skrzynia wbita w dno jak pal, nie ruszyła się ocal. Ech, wyśledzie słabe usze, lepszą pomoc wezwać muszę. Jazgarz głosem rzekł markotnym i dał norka po jesiotry. Wnet jesiotry przepłynęły i w milczeniu podźwignęły pogrążoną pod kamieniem piękną skrzynię wraz z pierścieniem. Wasza grzeczność mnie rozczula. Spieszcie teraz wprost do króla, ja zaś na dno stąd popłynę i odpocznę odrobinę. Mam nadzieję, że się zdrzemnę, bo mam oczy bardzo senne. Znikły ryby w wód odmęcie. Jazgarz zaś do stawu skręcił, tam, gdzie pośród gęstej trzciny przyłapały go delfiny. Chyba skończyć bój z karasiem. Trudno zgadnąć. My w tym czasie pożegnamy go i sami powrócimy znów do wani. Senna fala brzeg obmywa, a na brzegu siedzi Iwan. Z 10 godzin chyba czeka na przybycie wieloryba. Rozłożywszy się na ziemi obok niego konik drzemie. Właśnie słonko się schowało, kiedy morze zakipiało, tak jak w czasie wielkiej burzy, i wieloryb się wynurzył. Wania, niosę wieści miłe. Obietnicę wypełniłem. Machnął płetwą na głębinie i wyrzucił ciężką skrzynię, która spadła obok wani. No, jesteśmy skwitowani. Zanim jednak ruszę w drogę, wiedz, że zawsze ci pomogę. Spełnię wszystkie twe życzenia. Bądź zdrów, Wania. Do widzenia. Jeszcze raz powtórzył i w głębinie się zanurzył. Konik przerwał swój sen błogi, parsknął, uniósł się na nogi i gotowy na rozkazy skoczył w górę 4 razy. Zuchem jesteś, wielorybku! Dług spłaciłeś i to szybko. Dzięki, władco morskich toni, dzięki! Rzekł garbaty konik. Cóż, kochany mój Waniusza, czas najwyższy w drogę ruszać. Trzeba dobrze się uwijać, bo już jutro termin mija. Starzec pewnie tam umiera, na to Wania. Ja już nieraz chciałem podnieść skrzynkę małą, lecz mi siły brakowało. Nikt tu chyba nie poradzi. Ciężka, jakby do niej wsadził 500 diabłów nasz wieloryb. Mnie minie czasu kawał spory, zanim z miejsca ją ruszymy. Konik parsknął. Zobaczymy. Po czym nogą, jak kruszynkę, podniósł w górę ową skrzynkę i położył na swym grzbiecie. Siadaj, Wania, za nic w świecie nie możemy dłużej zwlekać, bo nas ciężka droga czeka. Świt. Wjeżdżają do stolicy. Car już czeka na ulicy i z niezwykłym głosu drżeniem woła. Wania, co z pierścieniem? Tu Waniusza z konia zsiada i carowi opowiada. Czekaj jeszcze odrobinkę. Zwołaj pług, by wniósł ci skrzynkę, choć wygląda niepozornie, ale ciężka jest potwornie. Gdy się zbiegli wojownicy, car zawołał. Do świetlicy wnieść natychmiast ciężką skrzynię. Potem rzecze cuty dziewczynie. Duszko, smutek twój skończony, bo już pierścień znaleziony. Wyprawimy piękne gody. Nie ma żadnej już przeszkody, żebyś wreszcie jutro z rana wzięła ze mną ślub, kochana. Ach, jak czas się strasznie wlecze. Chcesz obejrzeć pierścioneczek? Blaskiem słonko przypomina. Na to rzekła cud dziewczyna. Wiem, lecz musisz plany zmienić. Zbyt pochopnie chcesz się żenić. Co? Odmawiasz? Nie uwierzę. Wszak cię kocham. Kocham szczerze. Ślubu z tobą. Wybacz śmiałość. Tak mi strasznie się zachciało, że jak nie to... Ja do rana umrę z żalu, ukochana. Więc cię proszę i zaklinam. Wtedy rzekła cud dziewczyna.
Popatrz, tyś już stary dziad, a ja mam 15 lat. Cóż by ludzie powiedzieli, a carowie by się śmieli, że dziad z wnuczką się ożenił. Car do gniewu się zapienił. Niech spróbuje tylko który, nie uniknie awantury. Wojska swoje przyprowadzę, kraj podbije, cara zgładzę. Gdyby nawet się nie śmieli, inna rzecz nas jeszcze dzieli. W zimie nie chcą rosnąć kwiaty. Jam jest piękna, popatrz, a ty? Cóż, po prostu staro. Ta mała przerwa, która przed chwilą miała miejsce, jest związana z niestety z pogodą znowu. Dlatego, że internet już też po prostu nie wytrzymuje tych różnych burz, deszczów i nagłego słońca, które dzisiaj tutaj się nad Poznaniem przemykają. Ale mam nadzieję, że uda mi się przeczytać Wam tą baśń do końca. Wróćmy zatem na dwór cara. Jam choć stary, ale jary i szlachetne mam zamiary. Kiedy pięknie się wystroję, znikną twoje niepokoje. Wydam ci się tęgim chwatem. Tak, na pewno. A poza tym chcę, byśmy się już pobrali. Cud dziewczyna rzekła z żalem. Źle się twoja sprawa miewa, więc się ślubu nie spodziewaj. Na nic, carze, twoje swaty, boś i stary, i szczerbaty. Car poskrobał się po głowie, po czym westchnął. No, więc powiedz, jak mam smutny los odmienić? Strasznie chciałbym się ożenić, ty zaś trzymasz się jednego i powtarzasz wciąż. Nic z tego. Jeśli nie chcesz, to nie słuchaj, ja nie wyjdę za starucha. Stań się znów jak niegdyś młody i nie będzie już przeszkody. Nie odmienię się na pewno, przecież o tym wiesz, carewno. Bóg potrafi robić cuda, mnie się taka rzecz nie uda. Jeśliś gotów na ofiarę, możesz zmienić ciało stare. Słuchaj, otóż jutro rano, zanim pierwsze zorze wstaną, na dziedzińcu zwołaj gawieć i trzy kotły każ ustawić. Potem ogień porozpalać, do pierwszego kotła nalać wody zimnej dla ochłody, do drugiego wrzącej wody, w trzecim kotle niedaleko zagotować rozkasz mleko. Jeśli bardzo chcesz się żenić i w młodzieńca chcesz się zmienić, w mleku wykąp się z początku, potem zanurz się we wrzątku, wreszcie wejdź do zimnej wody, wtedy znowu będziesz młody. Gdy się poddasz owej próbie, bardzo chętnie cię poślubię. Car bez słowa na dwór zmierza i przyzywa ma stalerza. Nad ocean mam znów ruszać? Z gniewem pyta go Waniusza. Nie ma głupich, wasza miłość. Dość już różnych wypraw było, nie pojadę za nic w świecie. Ależ Wania, głupstwa pleciesz, chodzi o to. Jutro rano na dziedzińcu kotły staną, gdy się ognie porozpala, do pierwszego każe nalać wody zimnej dla ochłody, do drugiego wrzącej wody, w trzecim kotle niedaleko zagotować każe mleko, wtedy ty, Waniusza luby, masz wykąpać się dla próby, a więc w mleku na początku, w wodzie zimnej we wrzątku. To podstępne są żądania, z oburzeniem krzyknął Wania. W kotłach parzy się kurczęta i indyki, prosięta. Chcesz porównać mnie z prosiakiem? Skąd ci przyszły myśli takie? W zimnej wodzie każdy przyzna kąpiel dla mnie nie pierwszyzna, lecz na ukrop nie mam chęci, bo mnie wcale to nie nęci. Więc ci muszę wyznać szczerze, że mnie na to nie nabierzesz. Tu carowi drgnęła broda. Na rozmowy czasu szkoda. Już mówiłem tyle razy, masz wypełniać me rozkazy. A jak nie, uprzedzam z góry, każę wziąć cię na tortury i w kawałki porozrywać. Marsz! O dolo nieszczęśliwa, szepnął Wania. I bez słowa prosto do stajni się skierował.
Powiedz, Wania, prawdę całą. Czy coś złego cię spotkało? Spytał konik zatroskany. Jakie znów okrutne plany ma nasz stary narzeczony? Wania, strasznie przygnębiony, objął drucha, pocałował i przemówił doń w te słowa. Oj, koniku, taka bieda, że się jej zaradzić nie da. Śmierć mnie czeka i katusze, bo się w kotłach kąpać muszę. A więc w mleku na początku, w zimnej wodzie i we wrzątku. Jak się nawet nie utopię, ugotuję się w okropie. Na to konik, nie czas biadać, po czym zaczął opowiadać. To nie żadna bagatelka, to naprawdę trudność wielka. Znowu będzie awantura. A mówiłem, nie bierz pióra. Przez to pióro już niemało różnych nieszczęście spotkało. Teraz nie płacz nadaremnie. Miej nadzieję całą we mnie. Raczej życie swe poświęcę, niż byś ty miał zginąć w męce, więc uważaj. Jutro rano, kiedy kotły w rzędzie staną i płyn będzie już gotowy, idź do cara z tymi słowy. Panie, proszę cię ogromnie, racz garbuska przysłać do mnie. Chcę pożegnać go w tej chwili. Car do prośby się przychyli, ja zaś w górę żwawo skoczę, mordę w kotłach trzech umoczę, prysnę wodą w twoją stronę, po czym dam ci znak ogonem. Wtedy, Wania, już nie zwlekaj. Bez namysłu skacz do mleka, z mleka wprost do wrzącej wody i do zimnej dla ochłody. Ja udzielę ci pomocy. Śpij spokojnie. Dobrej nocy. Dnia drugiego, wcześnie z rana, konik budzi ci ją Iwana. Gospodarzu, czas już wstawać, czeka nas niełatwa sprawa. A no trudno, szepnął Wania i niechętnie wstał z posłania. Zmówił pacierz i bez słowa na dziedziniec się skierował. Tu już kotły w rzędzie stały, parowały i kipiały. Dookoła tłum kucharzy, dworskiej służby, wojska, straży. Wszyscy drzewo podkładają i o Wani rozprawiają. Często słychać, jak w szeregach śmiech tłumiony się rozlega. Czeka Wania z chmurną miną. Wtem car wyszedł z cudy dziewczyną i na ganku stanął blisko, by obejrzeć widowisko. No, rozbieraj się, Waniusza, i do kotłów szybko ruszaj! Niecierpliwie car zawołał. Wania spojrzał dookoła i rozbierać się zaczyna. Wtedy piękna cud dziewczyna, kryjąc oczy zawstydzone, owinęła twarz welonem. Wania zbliżył się do mleka, lecz z kąpielą jeszcze zwleka. Car rzekł. Cóż to, mam cię prosić? Już i tak czekałem dosyć. Przecież kąpiel już gotowa. Wtedy Wania rzekł w te słowa. Panie, proszę cię ogromnie. Każ garbuska przysłać do mnie. Chcę pożegnać go w tej chwili. Car do prośby się przychylił i zawołał do czeladzi. Hej, garbuska przyprowadzić. Konik w górę żwawo skoczył, mordkę w kotłach trzech zamoczył, prysnął wodą w Wani stronę, po czym dał mu znak ogonem. Wania spojrzał, brwi nachmurzył, buch! I w kotle się zanurzył. W drugi, w trzeci skacze śmiało, tu oniemiał. Cóż się stało? Tak wypiękniał po kąpieli, że aż wszyscy zbaranieli. A Waniusza, wystrojony, cud dziewczynie słał ukłony. I jak książę, z dumną miną, w stronę tłumu ręką skinął. Lud zawołał, jaka zmiana! Trudno poznać prost Iwana! Cóż za młodzian urodziwy! Car ze strachu, ledwie żywy, na skok z trudem się odważył. Buch! I w kotle się uprażył. Wtedy
Cud dziewczyna wstała i do ludu zawołała. Car przypłacił kąpiel głową, teraz ja chcę być carową. Jeśli wam zależy na tym, to zgodzicie się, poza tym wziąć za cara męża mego, kogoś bardzo wam bliskiego. Cud dziewczyna roześmiana twarz zwróciła do Iwana. Zgoda, zgoda, rzekli ludzie. Z tobą aż do piekła pójdzie, niechaj Iwan nam panuje, z tobą władzę niech sprawuje. Ciężkie działa grzmią na wiwat. Z kutych trąb się głos dobywa, beczki z reńskim wprost z piwnicy ustawiono na ulicy, tłum zebrany dookoła rozbawionym głosem woła. Niech ci carze w szczęściu płyną dni z przepiękną cud dziewczyną. A w pałacu weselisko, wino z beczek strugą tryska, tu na ławach za stołami, bojarowie z książętami, serce rośnie. Ja tam byłem, wino, miód i piwo piłem, choć po wąsach mi spływało, do ust nic się nie dostało. Tak właśnie, kochani, kończy się trzecia część opowieści o Iwanie i jego przyjacielu i wybawicielu z różnych opresji, czyli o tytułowym koniku Garbusu. Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj także ze mną. Myślę, że nie muszę chyba tłumaczyć wam, jaka była ta dzisiejsza przygoda, bo była dosyć jasna. Skrótowo, Wania w ostatniej opowieści został poproszony przez cud dziewczynę za pośrednictwem cara o to, żeby odnalazł jej pierścień w odmętach oceanu. W drodze spotkał wieloryba, który został ukarany za to, że kiedyś wynurzył się z oceanu i połknął 30 okrętów. Został ukarany tym, że na jego grzbiecie założono wieś, gospodarze dali na nim pole i stał się taką żywą wyspą na brzegu oceanu. Księżyc i słońce, którzy byli rodzicami cud dziewczyny, która miała zostać carową, czyli żoną cara, nie zgodzili się absolutnie na małżeństwo ze starym carem i powiedzieli, że oddadzą ją za mąż tylko i wyłącznie młodemu chłopakowi. Ponieważ zgodzili się na to, żeby wieloryb, jeżeli odda okręty, był znowu wolny, wieloryb, gdy otrzymał taką wiadomość od Iwana, uwolnił 30 okrętów i wrócił do oceanu. Żeby podziękować Iwanowi, posłał swoich wysłańców, żeby odnaleźli pierścień cud dziewczyny. Różne były perypetie, ale udało się ten pierścień odnaleźć. Z tym pierścieniem Wania wraca na dwór cara, gdzie cud dziewczyna bardzo mu dziękuje, ale jednocześnie oświadcza carowi, że ona nie zamierza za niego wyjść za mąż, ponieważ jest za stary. Jeżeli odmłodnieje, to oczywiście ona się namyśli i bardzo chętnie za niego wyjdzie za mąż. Jak wiemy, jest to raczej niemożliwe, ale dziewczyna chciała cara ukarać za to, że wielokrotnie kazał Wani wykonywać zadania, które tak naprawdę były zlecone dla niego. I wymyśliła taki podstęp. Kazała mu nastawić wielki gar mleka, wielki gar wrzątku i wielki gar zimnej wody. Zadaniem cara było ukąpać się w tych trzech garach
i dzięki temu miał się stać ponownie młody, a oczywiście w nagrodę miał pojąć cud dziewczyny za żonę. Car ponownie, tak jak w poprzednich opowieściach, postanowił się z tego wymigać i rozkazał Wani wskoczyć do tych kotłów. Tutaj oczywiście na pomoc ponownie ruszył konik Garbusek i dla swojego przyjaciela, dla swojego pana zmienił zawartość tych kotłów, tak żeby mu nie zaszkodziły, natomiast zmieniły go w pięknego, bogato ubranego chłopca, który po tym jak car ugotował się we wrzątku, został carem, no i oczywiście został mężem pięknej cud dziewczyny. Taka to historia. Myślę, że dosyć ciekawa. Mnie się bardzo podobała. Jak byłam dzieckiem, to przede wszystkim z tej historii zapamiętałam właśnie przede wszystkim konika Garbuska, ale także wydaje mi się, że coś o tym wielorybie. Bo gdy tutaj przygotowując dla Was kolejną część tej historii, czytałam trzecią część, to właśnie gdzieś ten wieloryb również był w mojej głowie. Także myślę, że jest to historia zapadająca w pamięć. Na pewno uczy nas bardzo wiele. Uczy nas tego, że warto być uczciwym. Bo człowiek powinien być uczciwy, bo za uczciwość i za sprawiedliwość, za to, że się dzielimy z innymi, dostajemy nagrodę. Te nagrody to wcale nie są skarby, nie zawsze to są skarby, ale skarbami, takimi prawdziwymi skarbami jest wdzięczność innej osoby. To, że zobaczymy uśmiech na czyjejś twarzy za to, że komuś pomożemy, że będzie mu miło, że sprawiliśmy mu radość. Na przykład jeżeli babci pomożemy nieść zakupy, jeżeli zostaniemy poproszeni przez chorego kolegę czy chorą koleżankę o to, żeby przynieść im coś, być może książkę do czytania z biblioteki, być może przynieść im na przykład zeszyty, jeżeli jest to czas szkoły i nie mogą w inny sposób nadrobić lekcji. Wszystkie dobre uczynki na pewno zostaną nagrodzone. Jeżeli nie otrzymacie za nie chociażby drobnego uśmiechu od osoby, która potrzebowała pomocy, to z pewnością ten uśmiech czy właśnie ta nagroda wrócą do nas, wrócą do Was z innej strony. Być może w ten sposób, że kiedy Wy będziecie potrzebowali pomocy, ktoś Wam jej udzieli, ktoś Wam pomoże. Mam nadzieję, że takich książek z sensem będziemy mogli przeczytać jeszcze więcej. A tymczasem dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję za udział w poczytajkach i zapraszam na przyszły tydzień. A w przyszłym tygodniu, tak jak zapowiadałam w jednym z postów, pojawi się w naszych poczytajkach Kot Kocisław i jego ludzie. Kot Kocisław to jest bohater kolejnej książeczki napisanej przez Agnieszkę Starok i wydanej przez wydawnictwo Tekturka. Jest to książka zupełnie świeżutka, nowa. Jeszcze pachnie drukarnią. Zapraszam Was serdecznie, bo historyjki opowiedziane przez kota Kocisława są naprawdę przezabawne.
Myślę, że przeczytamy te historyjki w dwóch, może trzech odcinkach. Myślę, że warto poznać tego stworka, takiego śmiesznego, kwadratowego kota. Imię kota, o, tego tutaj, to też nie jest przypadek. Na imię kota został zorganizowany w wydawnictwie Tekturka konkurs i to wy, czytelnicy książek tego wydawnictwa, głosowaliście, wymyśleliście imiona i imię, które najbardziej się spodobało autorom i uzyskało najwięcej głosów, to właśnie Kocisław. Także zapraszam Was w przyszłym tygodniu na historyjkę o kocie w Kocisławie. Oczywiście będzie też druga książka, ale póki co to tajemnica. Niech będzie dla Was niespodzianką. A teraz dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną i życzę Wam przepięknego piątku, wspaniałego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Pa, pa. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Do zobaczenia. Pa.